i bardzo mi miło, że mogę spędzić z Państwem ten najbliższy czas, opowiadając o sztuce, i to kolejny raz pod szyldem właśnie Ambasady Królestwa Niderlandów i Porozumienia Polskich Niderlandystów. I no, mam nadzieję, że chociaż w części Państwo tak się cieszą jak ja na to samo, na to spotkanie, bo ja się cieszę bardzo, bo mam dla Państwa dzisiaj naprawdę piękne obrazy, z którymi wiążą się, mam nadzieję, ciekawe, przynajmniej dla mnie, mam nadzieję, że też dla Państwa ciekawe historię. A ta dzisiejsza opowieść to będzie po pierwsze opowieść o naszych pierwszych wrażeniach, o tym, z czego one wynikają. Dlatego też Państwa na początek pytałam o ten obraz, który widzimy na tym pierwszym slajdzie. Będzie też o ukrytych znaczeniach, które może teraz zdają nam się takim jakimś skomplikowanym szyfrem, no ale kiedyś w sumie były tak naprawdę bardzo oczywiste. I wreszcie i przede wszystkim będzie o detalu, który ma znaczenie i że często nawet taki mały szczegół w obrazie wpływa na to, co widzimy i jak widzimy. I że dobrze mieć to, oglądając obrazy gdzieś tam z tyłu głowy. Już od dłuższego czasu patrzymy na ten obraz. Raz to jest obraz Vincenta van Hogha z 1888 roku. Widzimy na nim gałązkę kwitnącego migdałowca. W szklance można go zobaczyć na żywo w Amsterdamie. No i jak już zapytałam Państwa, co Państwo myślą o tej pracy, to teraz powiem, co ja myślę. Mnie też ona bardzo uspokaja. Jest taka pełna harmonii, taka łagodna, taka subtelna. To są moje skojarzenia. Myślę, że podobne do tych, które Państwo napisali. A teraz... Teraz to, co widzimy po lewej stronie, to jest oryginalny obraz Vincenta van Hogha, a to, co widzimy po prawej, to jest moja radosna twórczość. Nie poprawiamy Vincenta van Hogha, ale wiadomo, na potrzeby tej prezentacji chciałam to zrobić, żeby pokazać, jak wprowadzenie jednego koloru, czyli takiej intensywnej linii czerwonej, czy ona może być taka nawet bardzo intensywnie pomarańczowa, może zmienić to, jak patrzymy na obraz, bo on w tym momencie dla mnie, ta pomarańcz, podbija ten żółty i on jest bardziej intensywny, podbija też ten błękit, ten kolor niebieski i dla mnie już nie jest spokojnie, dla mnie już jest teraz bardzo energetycznie, jest tak żywiołowo. Nie wiem, czy Państwo to widzą, ja to akurat tak odbieram, a to jest tylko jeden element, jedna linia. A tutaj mam jeszcze dla Państwa takie zestawienie, które pokazuje to, że nie tylko pozbawienie tej linii, ale nawet zmiana jej koloru może wpłynąć na całe wrażenie tego jednego obrazu, na to, jak na niego patrzymy. Te moje rozważania kolorystyczne, jeśli chodzi o malarstwo Vincenta van Hogha, to nie są takie rozważania zupełnie bezpodstawne. Sam Vincent bardzo dużo pisał o kolorze, rozważał kolor jako taki, zestawienia kolorystyczne i w tych zestawieniach szukał swoich emocji, często wysyłając obrazy do swojego brata Theo. Do nich dołączone były listy i w tych listach bardzo często pisał, że wysyłam ci obraz, na którym jest budynek w takim i takim kolorze, na tle nieba w takim i takim kolorze. Określeń kolorów w listach Vincenta jest mnóstwo i niektóre są przepiękne. I dla niego to było szalenie ważne, bo właśnie przez kolor oddawał emocje. Czasem nawet te kolory były ważniejsze niż sam temat obrazu. Można mówić o takiej kolorystycznej ekspresji, tak bym to nazwała. A tutaj pokazuję Państwu dwie prace z szerokiego cyklu Słoneczników z Amsterdamu i z Londynu. Temat ten sam, kompozycja ta sama, układ nawet tych słoneczników taki sam i nagle jest ten eksperyment kolorystyczny. Vincent czegoś szuka, coś sprawdza i czym sprawdza? Sprawdza kolorem. Sprawdza nagle tym, że pojawia się, proszę zwrócić uwagę, na tą linię, która oddziela ścianę zapewne i blat. W jednym wypadku jest bordowa, w drugim wypadku jest błękitna. Takie małe elementy były dla niego szalenie istotne. Teraz był kolor, to będzie teraz kompozycja. Pokazuję Państwu teraz obraz, który możemy zobaczyć w Warszawie, w Muzeum Narodowym. To jest Wilhelm Claeston Heda i to jest Martwa natura, która ma taki szalony tytuł, bardzo długi, Deser.
martwa natura z ciastem, winem, piwem i orzechami. Te wszystkie elementy, jest ich stosunkowo dużo, chociaż jak na obrazy Hedy, to tu akurat mamy nawet spokój, można powiedzieć, jeśli chodzi o mnogość tych elementów. I na pierwszy rzut oka patrzymy i chaos, tak mi się wydaje. Ale w tym chaosie jest metoda. Te linie i te przedmioty, które one wyznaczają, mają sens. To jest świadoma kompozycja, to jest przemyślany układ. Zwracam Państwa uwagę teraz na takie dwie rzeczy. Ten duży kielich po lewej stronie, to on się nazywa konkretnie romer, i on tworzy jedną płaszczyznę, a cała reszta tych przedmiotów tworzy mniej więcej taką płaszczyznę, prawda? I mamy dwie płaszczyzny, mniej więcej porządek, prawda? One się tak rozkładają takim wachlarzem wokół tego największego kielicha. A teraz zrobimy psikus i dokładamy cytrynę. Cytryna jest obiektem, owocem, który często znajdujemy u Hedy, ale akurat nie w tym obrazie. I pomyślałam sobie, że ją dołożę, żeby zobaczyć, jak pozbawić metody w tym chaosie, bo nagle dostajemy jedną przestrzeń, drugą przestrzeń i nagle ta cytryna nam tak ciąży ku dołowi. To już nie jest to samo, to już nie jest ten sam układ. To jest jeden tylko element, który może nam zaburzyć całą kompozycję. Kolor, kompozycja i wreszcie światło. Światło, powiedzą Państwo, no, Pani Martyno, no światło to nie jest detal. Słusznie. Światło to jest element, którego czasami nie zauważamy, a który jest szalenie istotny, bo potrafi nam stworzyć nastrój danego obrazu albo zwrócić, skierować naszą uwagę na jakiś ważny detal. Tutaj, jak Państwo się domyślają, po prawej stronie mamy oryginalną pracę i myślę, że domyślają się Państwo dlatego, że ona jest dużo ciekawsza. Mamy aż trzy plany. Jasny, ciemny, jasny. Mamy więcej historii, więcej elementów, które możemy lepiej zaobserwować. A to moje dzieło po lewej stronie, za ciemne, niezbyt interesujące, więc światło, duże znaczenie, mimo że nie detal, ale potrafi wskazać detal, który będzie ważny w danym obrazie. A jak już jesteśmy przy świetle, to oczywiście, że musi pojawić się Rembrandt. Bo Rembrandt był mistrzem światła i cienia i tego, jak używać światła i jak używać cienia. On to było, na tym opierał swój malarski język, można tak powiedzieć. Tym operował przede wszystkim. I tak też jest tutaj. To jest obraz też z polskich zbiorów, tylko z Krakowa, który można oglądać właśnie w Krakowie w Muzeum Książąt Czartoryskich, czyli z kolekcji Czartoryskich. A Izabela Czartoryska, która była twórczynią tej kolekcji, no nie była zadowolona, nie przepadała za tym obrazem. O, tak powiedzmy, żeby było delikatnie, nie przepadała za tym obrazem. Czemu tak uważam? Bo tworząc taki bardzo obszerny, trzytomowy spis swojej kolekcji, pisany zresztą ręcznie i z takimi swoimi własnymi notatkami, bardzo ciekawa sprawa, pominęła tego Rembrandta. Miała Rembrandta i nie napisała, że ma Rembrandta. Mnie się to w głowie nie mieści, ale tak zrobiła. I myślę też, że wiem dlaczego. Bo to jest krajobraz, a Rembrandt w tamtym czasie, teraz właściwie też, znany był przede wszystkim jako doskonały portrecista. To nie jest portret, to jest krajobraz, więc ona by się bardziej ucieszyła, gdyby miała portret. Ale niestety miała krajobraz i postanowiła o tym nie napisać. Dopiero ten pejzaż pojawił się w kolejnym spisie, już w takim drukowanym katalogu i został wpisany tam jako widok po burzy olejno malowany przez Rembrandta. No tak, tylko jak teraz to wpiszemy sobie w Google, to nie znajdziemy tego obrazu, bo on ma zupełnie inny tytuł teraz. Czemu? O, proszę Państwa, przez detal. A konkretnie chodzi o scenę, która znajduje się w prawym dolnym rogu. Nie wiem, czy Państwo, jak już dosyć długi czas mają na ekranach ten obraz, nie wiem, czy Państwo zwrócili na to uwagę. Mamy tutaj grupę postaci, a jeśli się dobrze przyjrzymy, to nie jest taka tam przypadkowa grupa postaci, tylko bardzo konkretna. Przybliżymy i cyk. I mamy nagle popularny, biblijny motyw, czyli malarską interpretację Rembrandta
przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. I teraz ten obraz nazywa się Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem. Więc temat właściwie typowy dla Rembrandta, bo mamy przedstawienie biblijne, a Rembrandt takich trochę namalował, tak samo jak mitologicznych, tylko że potraktowany w zupełnie nowy sposób. Zdecydował się na to, żeby ten temat, który jest właściwie główny, był na boku, a on zajął się przede wszystkim tłem. I ja sobie myślę, że może to jest takie puszczenie oka do nas, do widzów, że tylko ten, który będzie dobrze obserwował, dokładnie, dłużej, to on zobaczy, co tak naprawdę przedstawia ten obraz. Tak lubię sobie o nim myśleć i bardzo Państwu polecam, żeby zobaczyć tą pracę na żywo w Muzeum Książąt Czartoryskim. Oni są teraz po remoncie i on jest też fantastycznie wystawiony w takiej ciemnej sali, idzie całe światło na niego. No fantastyczne wrażenie, bardzo, bardzo polecam. Czyli niby detal, a jaki ważny. Tak też jest w przypadku tego obrazu. Ten obraz mogli Państwo widzieć albo słyszeć o nim w zeszłe lato. Bardzo było o nim głośno, bo wtedy skończyła się jego konserwacja, taka dosyć przełomowa, bo on z tej konserwacji wyszedł nie do poznania. Właściwie wygląda nie do poznania, ale zanim Państwu o tym opowiem, to przyjrzyjmy się dokładnie temu obrazowi, czyli czytającej list Vermeera. Do zobaczenia w galerii w Dreźnie. Co my tutaj mamy? No, przeanalizujmy takie główne elementy. To, co jest najbliżej nas, to jest drążek i kotara. No to może nas trochę dziwić, ale właściwie jak już widzieliśmy może jakieś inne obrazy niderlandzkie z tamtego czasu, czyli z XVII wieku, to może nas wcale taka kotara nie dziwić. Kotara w tym momencie można ją odebrać jako, podobnie jak u Rembrandta, tylko tutaj bardziej jako grę z widzem. To, co było ważne w tamtym czasie w malarstwie i to, co artyści próbowali osiągnąć, to było jak największe zbliżenie się do rzeczywistości, oszukanie nas wtedy, tamtych odbiorców, że to, co widzą na obrazie, że to jest no prawie prawda. Mamy już takie wrażenie, że możemy, że to myśmy w ogóle odsunęli tą kotarę. Że ona już właściwie przychodzi do naszej przestrzeni z tego obrazu. I kotara oprócz tego też jest takim elementem zabawy, można tak powiedzieć, a sugeruje nam też to, że to, co za nią, czyli ta scena za nią, to niekoniecznie zawsze jest dostępna. A skoro nie zawsze jest dostępna, a my ją widzimy, to lubię sobie myśleć, że może jesteśmy wyjątkowi, ale trzeba też pomyśleć o tym, że skoro widzimy, a niekoniecznie powinniśmy, to może jesteśmy podglądaczami, więc może jesteśmy wyjątkowymi podglądaczami. To na chwilę jeszcze pokażę Państwu, że nie tylko Vermeer z tą kotarą korzystał z tej kotary, to na przykład Herald Dow, autoportret do zobaczenia w Rijksmuseum. To było wykorzystanie tej kotary, to było takie pokazanie, zobaczcie, ale jestem dobrym malarzem, tak potrafię Was oszukać. To mniej więcej trzeba w takich kategoriach rozpatrywać. Raczej popis umiejętności stworzenia takiej iluzji. A co my podglądamy? Wracamy do tej sceny. Podglądamy dziewczynę stojącą przy oknie, czytającą list. Mamy otwarte okno, przed nią stół, na stole obrus ciężki, taki lekko sfałdowany, co tam dalej, mamy taką lekko przechyloną paterę, no i owoce. No, powiem, ładne, wiadomo, ale nic specjalnego, tak na pierwszy rzut oka. Tylko, że nie wiem jak Państwa, ale mnie interesuje, co to jest za list. I Vermeer chciał, żebym ja się zainteresowała i chciał, żeby Państwo się też zainteresowali, co to jest za list. I zostawił nam mnóstwo różnych podpowiedzi. Pierwsza podpowiedź z brzegu to jest właśnie ta patera, na której są owoce. Bo to są konkretne owoce, to są broskwinie, które kojarzą się i kojarzyły się erotycznie. I jabłko, więcej nawet tych jabłek. Od razu pierwsze skojarzenie w tamtych czasach i może też teraz, grzech. Więc mamy rebus, jabłka, broskwinie, grzeszna miłość. Są też badacze, którzy uważają, że ten
że ten sfałdowany obrus odpowiada temu, że jest taki nieład na stole, to nieład w życiu też tej kobiety, oraz są też tacy badacze, którzy interpretują jej pozę, czyli to, że ona jest uwięziona, z jednej strony ściana, z drugiej strony jest zablokowana przez ten stół, ma mało przestrzeni, jeszcze ta kotara ją dopycha do tego okna, analizując ten układ, że ona jest uwięziona. Więc ona jest uwięziona i jedynym jej biletem do wolności, która jest gdzieś tam za oknem, jest ten list. Więc możemy się domyślać, że jest to list miłosny. Może to się dla Was albo dla Państwa, może też trochę dla mnie wydawać naciągane, ale to nie wszystko, bo po tej długoletniej, właściwie kilkuletniej konserwacji okazało się, że Vermeer zostawił nam jeszcze jedną wskazówkę, dobitną, właściwie to już ostentacyjną można powiedzieć, bo za kobietą odkryto ten obraz. O obrazie za tą dziewczyną wiedziano już wcześniej. Wiedziano od badań pod koniec lat 70., w 79. roku już wiadomo było, że ten obraz tam jest. Tylko że wtedy badacze uznali, że to sam Vermeer postanowił go zamalować. Uznał, że najpierw namalował obraz, z tym obrazem obraz w obrazie, potem uznał, że o nie, zamaluję. I tak uznali badacze pod koniec lat 70., ale 40 lat później, czyli jak się rozpoczęły te badania najnowsze w 2017 roku i badacze usiedli z nowymi technologiami nad tym obrazem, stwierdzili, że ta warstwa farby na tym obrazie w obrazie jednak jest późniejsza, czyli nie Vermeer to zamalował, bo Vermeer chciał, żeby ten obraz wyglądał tak, jak my go teraz widzimy, więc usunęli tą warstwę i tak teraz wygląda czytająca list, taką teraz możemy ją oglądać w Dreźnie. A co jest na obrazie? Na obrazie w obrazie. No, proszę bardzo, no to jest kupidyn, czyli uosobienie miłości. To już, Vermeer nam powiedzieć jaśniej. Jeżeli mielibyśmy jeszcze wątpliwość, czy to na pewno jest kupidyn, to cały obraz możemy obejrzeć na innym obrazie Johannesa Vermeera, który jest w Londynie, w kobiecie stojącej przy Biennale, albo tytuł jest też Klawesynie, możliwe. Najprawdopodobniej Johannes Vermeer miał ten obraz u siebie w domu, w domowej kolekcji i tu już całkowicie dokładnie widać, że ta postać to jest kupidyn. Ten sam obraz. No i teraz z tymi wszystkimi wskazówkami, które on nam tutaj zostawił, interpretacja i badacze też tej interpretacji zgadzają się co do jednego, że jest to list miłosny, a miłość jest zakazana. Zdania na temat tej nowej, starej wersji obrazu są, powiedziałabym, tak delikatnie podzielone, bo pojawia się dużo takich głosów mówiących o tym, że no, woleliśmy tą poprzednią wersję, ona była taka bardziej może w stylu Vermeera, taka bardziej subtelna, a ta jest taka właśnie ostentacyjna, że może nie powinniśmy, powinniśmy zostawić tamtą poprzednią. Nie wiem, zostawiam to też Państwu do przemyśleń może, tak, zostawię to taką sprawę otwartą, którą wersję Państwo wolą. Przy czym pamiętajmy, że Vermeer chciał, żebyśmy my oglądali tę najnowszą. Innym przykładem takiej pracy jak jeden detal może ostatecznie zmienić odbiór obrazu i właściwie też nawet jego tytuł, jest zamieszanie wokół tego obrazu. To jest obraz Geralda ter Borcha z Rijksmuseum. To jest taka praca, którą ja bardzo lubię przez sukienkę, no powiem to, przez sukienkę. Bardzo lubię tą sukienkę. Uważam, że to jest jedna z najpiękniejszych sukienek namalowanych w historii sztuki. I powiem Państwu, że chyba nie tylko ja tak uważałam, bo wydaje mi się, że Gerard ter Borch też tak uważał, bo powtórzył ją jeszcze przynajmniej w trzech innych obrazach, zupełnie taką samą. Więc wydaje mi się, że on uważał, że jemu też całkiem dobrze ta sukienka wyszła. Ale wróćmy do samego obrazu. Mamy tutaj scenę rodzajową, prawda? Młoda kobieta stoi
do nas tyłem, siedzi starsza kobieta, mężczyzna w takiej nonszalanckiej porze z tym kapeluszem zdjętym, opartym o kolano, nogą opartą o drugą nogę. Właściwie nie wiadomo, co to jest za pomieszczenie. Jest dosyć ciemne, ale widzimy, że dużą część przestrzeni obrazowej zajmuje łóżko. Tak. Za mężczyzną pies, po lewej stronie stół, taborecik, na stole książka i świecznik. Taka sobie scena rodzajowa. Ale pojawiły się pewne obiekcje. Nie wiem, jakie Państwo by mieli obiekcje, jak już powiedziałam, że są obiekcje, ale pierwsze, jakie się pojawiły, to te, że coś tu nie gra z wiekiem. Że ten mężczyzna coś jest taki, bo to powiedziane było, że to jest scena rodzinna, że to jest córka stojąca przed rodzicami w rozmowie w domu. Taka była interpretacja. Ale jak już Państwo mówię, że no coś tu nie gra z wiekiem, ten pan no zdecydowanie za młody. I zaczęto dopatrywać się też innych rzeczy. Na przykład ten pies. Ten pies stoi bezpośrednio za mężczyzną, więc uznać może, że można, że to z nim jest najbardziej związany. Taki niezasympatyczny. I nawet można, niektórzy uznają, że wychudzony, czyli głodny. Tu zostawiam. Przenosimy się na drugą stronę obrazu. Teraz jesteśmy na stole i skupmy się na tej świecy. Nic dziwnego, że w tym pomieszczeniu jest świeca, bo to pomieszczenie jest ciemne, a podstawową funkcją świecy w tamtym czasie było to, żeby rozświetlać pomieszczenia. No to nie ma tu żadnej filozofii. No tak, tylko czy ta świeca musiała mieć tą konkretną grubość i tą konkretną długość, żeby kojarzyła się falicznie? Nie musiała. A Gerard Terbo zdecydował się, że będzie miała. To nie są takie moje tylko wymysły, bo w malarstwie holenderskim tego okresu świeca interpretowana jest na wiele sposobów, ale jednym z nich, między innymi, jest również taki, że jest reprezentacją męskiego pożądania, dlatego że dokładnie tak jak świece można je łatwo rozpalić i łatwo zgasić. Głodny pies. Świeca. Ten mężczyzna za młody. Co my z tym robimy? Sprawdzamy i badacze też sprawdzili. I no, wnioski były bardzo interesujące, ponieważ badacze skupili się na wersji tego obrazu, która znajduje się w Berlinie. Ona wygląda bardzo podobnie. I skupili się na tym geście tego mężczyzny. Taki właściwie dziwny. Nie wiadomo co. A dlatego nie wiadomo, bo z tej berlińskiej wersji po konserwacji wyszło, że mężczyzna trzymał w dłoniach monetę. No i była burza w środowisku i trzeba było zmienić całkowicie interpretację i tego berlińskiego obrazu, i tego obrazu z Amsterdamu i zmienić całkowicie myślenie na jego temat. I zmusiło to badaczy do zmiany też tytułu. Bo dzieło do tamtej pory funkcjonowało jako ojcowskie napomnienie. Czyli mówiłam, ta scena rodzinna w domu, rozmowa. Okay. Teraz otrzymało nowy tytuł i w polskiej literaturze ono funkcjonuje tak, jak ja już Państwu opisuję od trzech slajdów, czyli towarzystwo we wnętrzu. Ale po angielsku ten nowy tytuł to jest Gallant Conversation. I to słowo, czyli powinniśmy właściwie przetłumaczyć, no nie wiem, szarmancka rozmowa właściwie, prawda? Takie. Ale po angielsku to galant, to oprócz tego, że to jest szarmancki, to jeżeli odniesiemy to do człowieka i tak dobrze przyjrzymy się tym tłumaczeniom, to wychodzi, że to może być fircyk, bawidamek taki właściwie, bawidamek. W ogóle co to są za słowa, z jakiego wieku? Nieważne, bawidamek. Czyli mnie to już jest bardzo blisko do kobieciarza, który jest no, negatywnie nacechowany, tak bym powiedziała. I ta cała scena, ten pies, ta świeca, ta moneta, ta młoda kobieta, ten młody mężczyzna, interpretacja ostateczna jest taka, że całość to nie jest rodzinna rozmowa, tylko to jest wizyta w domu publicznym.
może nacechowana negatywnie, ale niekoniecznie, na pewno niekoniecznie w XVII-wiecznej Holandii. To był zresztą bardzo popularny temat też w malarstwie. Już wspomniany zresztą Vermeer też go podejmował. Także widzicie Państwo, no taki mały detal. I dobrze, że się dobrze przyjrzeliśmy, bo byśmy nie wiedzieli tego wszystkiego, prawda? A teraz przenosimy się na inne spotkanie, które ma zupełnie inny charakter niż tamto. To wizyta w domu publicznym. Tu mamy elegancką wizytę, eleganckie, ważne spotkanie. Kanclerz Burgundii, Nicolas Rolland, bardzo ważny, bardzo majętny człowiek, spotyka się z Madonną i z dzieciątkiem. Jeszcze mamy tutaj pomocnika w roli pomocnika, anioła. Fantastyczna praca, ja ją bardzo lubię. Jedna z takich czołowych, ważniejszych prac malarstwa niderlandzkiego, takiego wczesnego, jeszcze mówimy o nim średniowieczne, chociaż ono już jest takie właściwie przedrenesansowe. Jan van Eyck tutaj to jest no, festiwal detali. Moglibyśmy właściwie całą godzinę, jak nie cały dzień siedzieć i analizować te detale. A jakie są bogactwa w jego szacie, a co jest na kapitelach kolumn, to wszystko może mieć znaczenie. Dlaczego takie skrzydła anioła? Masa szczegółów. Ale ja bym chciała, żebyśmy skupili się akurat teraz na tym, co nie na pierwszym planie, tylko na tym, co widzimy za oknem. Chciałabym powiedzieć za oknem, ale to właściwie jest arkada. Chcielibyśmy być tak architektonicznie poprawni. I zbliżę Państwa, żebyście Państwo tak się poczuli, że jesteśmy super blisko. Jesteśmy w komnacie tego kanclerza Rolena i dalej aż do tego krenelarza mamy ogród. W ogrodzie rośliny różne. Między innymi lilie, które bezpośrednio odnoszą się do niewinności Marii i tak też w tym czasie wielokrotnie były używane na różnych obrazach. I mamy też pawie, które bezpośrednio odnoszą się do Nicolasa Rolland, który no, duma, ambicja, tak byśmy je interpretowali. Ale nie na faunie i florze będziemy się skupiać. Teraz skupimy się na tych dwóch postaciach. Bardzo dziwne miejsce, w którym oni się znajdują. Nie wiadomo, kto to jest. My widzimy ich od tyłu. Moją ulubioną hipotezą, która pojawiła się wśród badaczy, jest taka, że to są uosobienia widza, czyli nas. Bo jak wrócimy do tamtej poprzedniej sceny, to łatwo zatrzymać się na tej pierwszej scenie, bo ona jest taka bogata. Ale jakby artysta zostawił nam zaproszenie do tego, hej, wzroku, nie zatrzymuj się na tym pierwszym planie, idź dalej, chcę cię dalej zainteresować, spójrz dalej to, co się dzieje w widoku. To też jest ważne. Mi się wydaje, że on tak do nas mówi, że to jest zaproszenie. Oczywiście pojawiają się też inne hipotezy o tym, że może to jest Jan i Hubert van Eyck, może to jest w ogóle uosobienie dwóch rodzajów widzenia, że jedno to jest aktywne widzenie, a drugie to jest tylko takie patrzenie, to też jest taka ciekawa hipoteza, ale ja myślę, najbardziej podoba mi się ta o tym, że to jest zaproszenie do tego, żeby wejść w głąb obrazu, tym bardziej, że on jest taki bardzo, bardzo złożony. Teraz pokazuję tylko fragment tego widoku, za oknem, a tu jest całość. I co widzimy na tym krajobrazie? Widzimy miasto, albo może dwa miasta, tutaj badacze nie są pewni, ale nie jest to może aż takie ważne. Na prawym i na lewym brzegu rzeki. Dalej jest górzysty pejzaż i jeszcze takie góry pokryte śniegiem. Czy fantastyczny to jest pejzaż? Nie wiadomo, bo wszystko jest odmalowane bardzo realistycznie, ale jeśli to ma być Holandia albo Niderlandy może szerzej, no to każdy, kto z nas tam był, to raczej takich gór nie widział. Więc to taka trochę dla nas pułapka. Ale nie dajmy się tu zwieść. Skupmy się na tym, co dokładnie widać. Nie jest to żadne konkretne miasto. Raczej jest to zlepek różnych
obiektów w różnych miastach. Ta wieża, która jest bezpośrednio nad głową dzieciątka, to jest wieża, która zresztą pojawiła się już wcześniej w pracach Fanejków, czyli Ołtarzu Gandawskiej na przykład, i to jest wieża, no rozpoznają Państwo? Z Utrechtu to jest wieża, proszę Państwa. Mamy też most, most jest najprawdopodobniej z Jeż i mamy jeszcze po stronie lewej, czyli nad, bezpośrednio nad złożonymi dłońmi kanclerza Rollin, mamy taką dosyć prostą bryłę kościoła i to jest kościół w Autun, który on sam, który on był odpowiedzialny za jego fundację. I teraz czemu ja Państwu o tym wszystkim opowiadam i dlaczego to jest wszystko ważne? Bo gdyby Państwo nie wiedzieli, że Rollin był bogaty i co robił w życiu, to by o tym wszystkim Państwu opowiedział obraz, gdyby tylko Państwo się bardzo na nim skupili. Bo po stronie, jeżeli skupimy się najpierw po stronie Madonny, na tym mieście, na tym części miasta po stronie Madonny, kamień, bogactwo, okej, ta część interpretowana jest jako niebieskie Jeruzalem, czyli miejsce, do którego właściwie kanclerz Rollin chciałby się udać. A ta część po jego lewej stronie, czyli kościół, który ufundował, czyli ta ziemia wokół, bo on był też właścicielem ziemskim i miał z tego bardzo duże dochody, to jest właściwie taka jego wizytówka. On nam opowiada o sobie, albo inaczej, Jan van Eyck opowiada nam o kanclerzu Rollin poprzez detale na tym krajobrazie. Jest jeszcze jedna bardzo ciekawa interpretacja tego mostu, po którym Rollin chciałby się dostać do tego niebieskiego Jeruzalem i tej relacji jego dłoni i dłoni dzieciątka. Tu te dłonie, tu ten dzieciątek i tu ten most, czyli bezpośrednia droga przez modlitwę do, przez modlitwę, modlitwa, most, rączeka, dzieciątka i niebieskie Jeruzalem. Jest tu bardzo dużo hipotez interpretacyjnych. Proszę się nie dać złapać w pułapkę, bo zawsze można powiedzieć, że wcale tak nie było, że może po prostu chciał namalować piękną architekturę i tak też mogło, proszę Państwa, być. Innym przykładem takiej wizytówki, ale no jeszcze bardziej, mówiącej nam jeszcze więcej o osobie, która znajduje się na obrazie, jest z podobnego czasu, trochę późniejszy jednak, dyptyk Martena van Nieuwenhove z Brugi. To jest bardzo wyjątkowa praca, bo to jest jedyny zachowany cały dyptyk, bo on był zachowany też z ramą. I ta rama jest dla nas ważna, bo na tej ramie pojawiła się informacja o tym, że na obrazie odmalowany jest ten i ten człowiek, w wieku nawet mamy wiek, w wieku 23 lat, czyli bardzo młodo. I dostaliśmy też rok 1487. Co jest wyjątkowego w tej pracy? No proszę, dwie prace, właściwie tysiące są takich przedstawień w muzeach, bo Madonna jest przedstawiona bardzo schematycznie, też fundator jest przedstawiony bardzo schematycznie. Do czego był stworzony ten dyptyk? Do tego, żeby fundator mógł sobie ten dyptyk powiesić u siebie w domu i mieć go do swojej prywatnej modlitwy. Czyli to był taki właściwie prywatny ołtarzyk, tak by to trzeba było nazwać, żeby zrozumieć jego praktyczną funkcję. I masa ludzi w tamtym czasie w Holandii zamawiała takie prace. To jest praca bardzo schematyczna. To, co jest w niej nieschematycznego i to, co jest w niej wyjątkowego, to jest to, co znajduje się za postaciami. Najpierw skupmy się na tym, co jest za fundatorem. Za fundatorem mamy okno, a w oknie witraż. I na tym witrażu jest, wszyscy z Poznania świetnie poznają, kto to jest. To jest święty Marcin, jest koń i płaszcz, no to jest oczywiście i jest miecz i tym mieczem oddzielamy kawałek płaszcza, rozdajemy biednemu, święty Marcin. Czyli
No, bezpośrednie nawiązanie do imienia fundatora. Pierwsza rzecz, odhaczona. Co mamy pod witrażem? Fragment krajobrazu. W porządku. Badacze rozpoznają, w tym fragmencie mamy most i taką konkretną wieżę. Rozpoznają w tym obiekcie konkretne miejsce w Brugi, okolice Minnewater. Dokładnie tak nie wygląda teraz tam, ale na niektórych grafikach faktycznie rzecz bardzo podobna. Więc mamy, Marcin, mamy ulokowanie, czyli wpisanie go, potwierdzenie tego, że on jest mocno związany z miejscem, którego potem, spoiler alert, będzie burmistrzem. Przechodzimy do następnej tablicy. To jest tablica z Matką Boską, z Dzieciątkiem. I tutaj też mamy witraże. Najpierw te małe witraże w tym oknie, w którym znajduje się krajobraz. Tam są, Państwo muszą mi wierzyć na słowo, tam jest święty Krzysztof i święty Jerzy. Jerzy smok, odwaga, od razu pierwsze skojarzenie, czyli cecha, którą może mieć nasz fundator. I święty Krzysztof między innymi patron kupców, czyli przedsiębiorczość w Brugi, bardzo ważna rzecz. Proszę Państwa, oglądamy okna, a my już wiemy tyle o Martynie van Nieuwenhove, że ja nie wiem. Teraz patrzymy na następne okno. Następne okno to największe, w którym na środku znajduje się w witrażu dewiza całego rodu. Ona jest po francusku. Po francusku, ale ja mam nic bez powodu. Bardzo piękna dewiza. I otaczają ją wyobrażenia ogrodu w różnych porach roku. Rosnącego, nierosnącego, ziemia, pada deszcz, czy to rośnie, czy nie. Ogród. Cztery przedstawienia. Więc gdybyśmy nie wiedzieli, jak nazywa, jak na nazwisko ma Martin van Nieuwenhove, to byśmy sobie rozwikłali tą zagadkę, myślę, na podstawie witraży. Bo Niue, nowy, Hof, ogród, również takie tłumaczenie funkcjonuje. Nowy ogród i cyk. I jest. Mamy imię, nazwisko, cechy, pochodzenie i rzecz najważniejsza, taka interpretacyjna nasza wisienka na torcie, to jest lustro. Lustro jest malutkie i mam nadzieję, że Państwo je widzą na tej lewej tablicy. Ono znajduje się za prawym ramieniem Maryi tutaj z tyłu i powiększyła mnie. I na nim widać, że Martin van Nieuwenhove i Madonna znajdują się w tym samym pomieszczeniu. To już jest, nie ma żadnego dystansu. Nie ma już uszanowania żadnego sakrum i profanum. Teraz one się połączyły na tym dyptyku. Fundator i Maria znajdują się w jednej przestrzeni. Proszę sobie wyobrazić, co to mówi o jego statusie, co on chciał powiedzieć przez ten dyptyk osobom, które na przykład odwiedzają go w domu. Jak on bardzo podkreślał to, jaki on jest ważny, on miał dopiero 23 lata. Bo często, bo trzeba mieć jeszcze z tyłu głowy, jakie były inne przedstawienia fundatorów i na przykład, którzy płacili za to, żeby jakiś ołtarz powstał. Często było tak, że główna scena to była Maryja, wszystkie rzeczy, które się działy religijne, na przykład zwiastowanie i potem na przykład na bocznej tablicy tylko znajdował się klęczący, malusieńki w ogóle, malusieńki fundator i to było tyle. A tutaj zupełnie inna sytuacja. Uważam, że ten dyptyk jest szalenie ciekawy i szalenie interesujący i odważny i może nawet trochę arogancki. Nie chcę tak powiedzieć, ale już powiedziałam. Cóż, i do tego wniosku doprowadziły nas detale. To jest fantastyczne w tym wszystkim. Często w ogóle w lustrach w malarstwie niderlandzkim można zobaczyć takie rzeczy, których byśmy się tam nie spodziewali. No to jest taki koronny przykład. Najpierw proszę spojrzeć na mnie w szoku przed obrazem w Londynie. To jest moja mina, jak mam szok. I proszę zwrócić może uwagę niekoniecznie na mnie, tylko na skalę, bo to zdjęcie jest tutaj po coś, żeby pokazać, jak małe jest to lustro. Ono jest mniej więcej wielkości mojego oka, więc trzeba naprawdę bardzo dobrze się przyjrzeć, żeby zobaczyć, co w nim jest.
A jest w nim para, bo to jest portret małżonków Arnolfinich, znowu Jana Fanejka, i odbija się też inna para, czyli ta postać w niebieskim stroju i jakaś jeszcze jedna mniejsza postać. To przedstawienie uważane jest za przedstawienie Jana Fanejka autoportret. Taki malutki, ukryty właściwie. To też się pojawiło w tej pracy. To jest ołtarz Werl Roberta Campbell. Tam jest znak zapytania, bo to jest taka enigmatyczna dosyć postać w historii sztuki też ogólnie. I tutaj też jest zupełnie malutkie lustro i w tym lustrze, oprócz tego, że odbija się okno i w tym oknie odbijają się jeszcze zabudowania, to znowu odbijają się dwie postaci i znowu to jest malarz i jakiś bardzo możliwy, że jego pomocnik. I ja bym tego w życiu nie zauważyła, gdybym nie podeszła tak blisko do tego obrazu. Więc, proszę Państwa, proszę podchodzić blisko do obrazu, jeżeli można. I jeżeli to będzie bezpieczne, to proszę podchodzić, bo można wypatrzeć takie właśnie malutkie perełki, ale jeśli Państwo nie chcą podchodzić do obrazów, to można sobie na spokojnie w domu zoomować wszystko, co się da. Na przykład tu mam takiego pana twarzowca. To jest apostoł, super przybliżony, bo nie wiem, czy Państwo widzą, ale na dole tego obrazu, po lewej stronie, jest miarka i to są 2 mm. Więc to jest super mega przybliżenie. To jest część ołtarza gandawskiego. Oczywiście do zobaczenia w Gandawie po częściowej już konserwacji. On teraz nabiera pięknych kolorów znowu. A to jest on. I ta część, którą myśmy oglądali, jest w dolnej środkowej tablicy w tej grupie osób, która jest przed tą grupą, która jest ubrana czerwone płaszcze. To jest jeden z apostołów. O, dokładnie. To Państwo widzą tą strzałkę? Tak? A, to on jest tu. I my możemy zobaczyć każdy włos. Tego się nie da zobaczyć na żywo, dlatego mówię, że Państwo sobie pozumowali czasem. Tylko proszę nie zoomować na tego baranka na środku, bo on ma teraz zupełnie nową minę i ta mina jest bardzo niedobra. Proszę sobie jeszcze popatrzeć na to. To może być wszystko. A to jest, proszę Państwa, część obrazu, który jest chyba nie wiem, czy tak można powiedzieć, najdokładniej zdigitalizowanym, najdokładniej zdigitalizowanym obrazem na świecie. Tak przynajmmniej chwali się Rijksmuseum, które ciągle jest w fazie szeroko zakrojonych badań nad obrazem Rembrandta Wymarsz strzelców, funkcjonującym także jako straż nocna. I to jest zrobiono zdjęcie, które składa się z ponad 500 innych zdjęć, zrobionych w super mega turbo przybliżeniu. I to, na co my patrzymy teraz, a to jeszcze nie jest maksymalne przybliżenie, to jest oko, to było oko tej dziewczynki tutaj. I to jest niesamowite i my możemy zobaczyć wszystkie krakelury, możemy zobaczyć wszystkie przebarwienia, możemy być tak blisko Rembrandta i jego dzieła jak nigdy. Dlatego proszę Państwa, proszę patrzeć dokładnie na wszystkie obrazy. Może Państwo zobaczą coś ciekawego, wypatrzą coś, czego do tej pory Państwo nie wypatrzyli. Mam nadzieję, że dzisiaj Państwa do tego zachęciłam. Dziękuję.